Jak każdy kraj w Azji, Filipiny fascynują kulturą i nietypowymi z naszego punktu widzenia zwyczajami. Szczególnie oryginalne jest podejście do komunikacji miejskiej, a konkretnie pojazdy, którymi się poruszaliśmy. Podczas 2 tygodni na Filipinach przemierzyliśmy ponad 1400 km z pomocą samolotów, łodzi, busów i nietypowych pojazdów na 3 kołach. Była to podróż pełna wrażeń, którą wspominamy naprawdę miło. Zobaczcie z nami, czym jeżdżą na co dzień mieszkańcy Filipin. Jeszcze w Manili zetknęliśmy się z bardzo ciekawym środkiem transportu, 3-kołowymi motocyklami. Warto nadmienić, że nie są to typowe tuk-tuki spotykane na przykład w Tajlandii, a motory z doczepionym koszem, zwanym czasem gondolą. Filipińczycy poszli dalej i kosz obudowali zadaszoną budą, w której może jechać nawet 3 pasażerów, rodzice i dziecko. Z kierowcą taka konstrukcja przewozi 4 uczestników ruchu, tak jak samochód, tylko skromniejszy i bardziej zwrotny. Oczywiście konstrukcje te nie są tylko i wyłącznie projektowane pod przewóz osób. Istnieją również wersje przeznaczone do przewożenia różnego rodzaju ładunku. A jeśli o 3-kołowych pojazdach mowa, to warto wspomnieć o ich rowerowej wersji napędzanej siłą mięśni. Kierowca takiego pojazdu musi posiadać niesamowitą siłę, skoro potrafi przewieźć nas z bagażami. W okolicach wulkanu Tal, zamiast obudowanych trycykli, przejedziemy się jego klasyczną wersją, czyli motorem z doczepionym koszem. Jest to wersja zdecydowanie mniej popularna, choć podróż takim pojazdem po stromych drogach w Tagaytay skutecznie podnosi adrenalinę. Podobnie jak jazda tuk-tukiem bez pasów. Na szczęście w naszym było wbudowane prowizoryczne zapięcie wejścia, także czuliśmy się całkowicie bezpiecznie. Najważniejsze, że pojazd miał uchwyty na napoje. Były to nasze pierwsze kursy motorkami, bardzo nam się podobało, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że przejedziemy całą wyspę Panglao ściśnięci w tej małej kabinie. Zdecydowanie wygodniejszą formą podróży są jeepney. Te nietypowe pojazdy wielkości busa mogą objawić się w różnych formach, kształtach i kolorach. I mówiąc różne, mamy na myśli, że nie da się znaleźć 2 identycznych. Jeepneye to pojazdy przystosowane do przewozu większej grupy osób na pace. Pierwsze auta powstały na bazie porzuconych przez Amerykanów po II wojnie światowej samochodów typu Jeep. Są one symbolem kulturowym Filipin i obiektem dumy jego właściciela. Każdy z nich dopieszczony jest do maksimum. Dzisiejsza, już 2. generacja tych aut, jest budowana na bazie ciężarówek pochodzących głównie z rynku azjatyckiego, ale kontynuują one kult jeepneyów. Są kolorowe, fantazyjnie dekorowane, lśniące i przesadzone do granic możliwości. To jedyny tego typu symbol kultury motoryzacyjnej na świecie. Jeepneye to popularny środek transportu. Tajemnica tego sukcesu polega na niskiej cenie przewozu. Za przejechanie 3 km zapłaciliśmy dosłownie kilkanaście polskich groszy. Jeepneyami można przejechać również dłuższe trasy, ale w wysokich temperaturach i dużej wilgotności powietrza polecamy dorzucić kilka peso i przesiąść się do klimatyzowanego autobusu. Autokary jeżdżące po Filipinach z grubsza przypominają te znane z polskich dróg z początku XX wieku, z 2 wyjątkami. Po pierwsze, w centralnym miejscu zawieszony jest telewizor, na którym wyświetlane są najnowsze pirackie hity kinowe. Po drugie, ku naszemu całkowitemu zdziwieniu posiadają aż 5 siedzeń w rzędzie. Ciasno, ale przynajmniej w klimie. Opłatę za przejazd pobiera pilnujący porządku na pokładzie bileter, a na każdym przystanku wsiadają sprzedawcy różnego rodzaju przysmaków. Dla wymagających komfortu są oczywiście taksówki. Podczas jazdy trzeba zachować czujność, aby nie zostać oszukanym. Skorzystaliśmy raz i dziękujemy.
Dlatego warto zaopatrzyć się w aplikację Grab, azjatyckiego odpowiednika Ubera i dostęp do internetu, aby można było bez problemu zamówić auto z kierowcą w każdym momencie. W kraju, który składa się z ponad 7000 wysp, posiadanie własnej łodzi jest rzeczą tak naturalną jak posiadanie auta w Polsce. Najpopularniejszym tego typu środkiem transportu jest charakterystyczna dla Filipin łódź bangka, składająca się z wąskiego i długiego kadłuba z pływakami opartymi na bambusowych wspornikach. Łodzie nazywane przez Filipińczyków wodnymi motylami budową bardziej przypominają topika, wodnego pająka, którego odnóża stanowią balans dla unoszonego się na wodzie odwłoku. Podobnie jak w przypadku jeepneyów, nie spotkamy dwóch identycznych, bowiem są one indywidualnie malowane i wykończone w iście fantazyjnym stylu. Łodzie przeznaczone pod turystykę będą posiadać zadaszenie chroniące przed słońcem, ochronę przed falami i zapewne ciekawsze malowanie kadłuba. Występują w wielu wersjach i rozmiarach. Od prostej, kilkuosobowej, do bardziej rozbudowanej, mogącej pomieścić kilkadziesiąt osób na pokładzie. Większe mogą być obudowane szklaną wiatą z klimatyzacją i nawet posiadać toalety. W przypadku wysp położonych w niedalekiej odległości, tańszym od samolotu środkiem transportu może okazać się prom. Filipiny dysponują ogromną flotą promów pasażerskich z kilkoma klasami pokładowymi. Jeśli będziecie chcieli eksplorować kilka wysp podczas wycieczki, zapewne będziecie zmuszeni do podróży promami. Nie ma się czego obawiać, bilety nie są drogie, przy czym warto się skusić na podróż w klasie biznes, gdzie czas spędzicie w klimatyzowanym pomieszczeniu z pięknym widokiem. Najbardziej popularnym i niezwykle przydatnym środkiem podróży po Filipinach jest samolot, który znacznie skraca czas podróży pomiędzy wyspami. Spośród kilku operatorów nam przypadł do gustu Cebu Pacific, którym lataliśmy kilka razy. Wygodne samoloty z bardzo miłą obsługą i szeroką ofertą gastronomiczną na pewno sprawią, że podróż po Filipinach na długo zapadnie w pamięci. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! W następnym odcinku zabierzemy Was na koronę głównego krateru wulkanu Taal. Ten najmniejszy aktywny wulkan świata był zieloną enklawą do 12 stycznia 2020 roku. W następstwie erupcji piękny zielony krajobraz zmienił się w pustynię. Prawdopodobnie ostatnią relację z zielonej krainy wulkanu Taal zobaczycie właśnie w naszym materiale. Przeżyjcie to z nami jeszcze raz.